W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan nasz Jezus Chrystus jest dobry. Pan nasz Jezus Chrystus przychodzi nam, lichym stworzeniom, z pomocą. Pan nasz Jezus Chrystus rozmnaża chleb. Pan nasz Jezus Chrystus daje pokarm niebieski, swoje ciało, chleb życia, najświętszy sakrament. Święty Ambroży biskup komentuje w homilii: pokarm łaski niebiańskiej został udzielony dopiero po uzdrowieniu owej chorej na krwotok niewiasty, będącej figurą Kościoła, i po wyznaczeniu apostołów na głosicieli Ewangelii o Królestwie Bożym. Zważ jednak, komu został udzielony: nie próżniakom, nie tym, którzy przebywają w mieście, jakby w synagodze, lub tym, którzy piastują jakieś wysokie w świecie stanowiska, lecz tym, którzy na pustkowiu szukają Chrystusa. Tych bowiem, którzy nie są zadufani w sobie, Chrystus przyjmuje i z nimi Słowo Boże rozmawia nie o sprawach tego świata, lecz o Królestwie Bożym. Tym zaś, którzy cierpią na jakieś cielesne słabości, chętnie udziela lekarstwa. Drodzy wierni, dobroć Boża jest niezrównana. Cud rozmnożenia chleba jest zapowiedzią Najświętszego Sakramentu, ofiary Nowego Testamentu, ofiary Mszy Świętej. Naucza papież święty Pius X, czym jest Msza Święta. Msza Święta jest ofiarą ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, sprawowaną na naszych ołtarzach, pod postacią chleba i wina, dla upamiętnienia ofiary krzyżowej. W jakim celu sprawowana jest ofiara mszy świętej? Ofiara mszy świętej składana jest Bogu z czterech powodów: aby oddać Bogu należną cześć i dlatego zwana jest ofiarą hołdu, aby podziękować Bogu za Jego dobrodziejstwa i dlatego zwana jest ofiarą eucharystyczną, czyli dziękczynną, aby przebłagać Boga i zadośćuczynić za nasze grzechy oraz aby wspomóc dusze w czyśćcu cierpiące, i dlatego zwana jest ofiarą przebłagalną, aby wyprosić u Boga wszystkie łaski, które są nam potrzebne, i dlatego zwana jest ofiarą prośby. Czym jest Przenajświętszy Sakrament? W Przenajświętszym Sakramencie przez cudowną przemianę całej substancji chleba w ciało Jezusa Chrystusa, a całej substancji wina w Jego najdroższą krew, znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew, dusza i bóstwo tego samego naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina jako nasz duchowy pokarm. Dlaczego wierzysz, że w Przenajświętszym Sakramencie rzeczywiście jest obecny Jezus Chrystus? Wierzę, że w Przenajświętszym Sakramencie rzeczywiście jest obecny Jezus Chrystus, gdyż On sam o tym powiedział, a ponadto Święty Kościół tego naucza. Czym jest hostia przed konsekracją? Hostia przed konsekracją jest chlebem. Czym jest hostia po konsekracji? Hostia po konsekracji jest prawdziwym ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postacią chleba.
co znajduje się w kielichu przed konsekracją. Przed konsekracją w kielichu znajduje się wino z dodatkiem kilku kropel wody. Co znajduje się w kielichu po konsekracji? Po konsekracji w kielichu znajduje się prawdziwa krew naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postacią wina. Kiedy dokonuje się przemiana chleba w ciało, a wina w krew Jezusa Chrystusa? Przemiana chleba w ciało, a wina w krew Jezusa Chrystusa dokonuje się w tym momencie, gdy kapłan wypowiada słowa konsekracji podczas mszy świętej. Czym jest konsekracja? Konsekracja jest odnowieniem przez kapłana cudu przemiany chleba i wina w uwielbione ciało i krew Jezusa Chrystusa, dokonanego przez Niego podczas ostatniej wieczerzy za pomocą słów: to jest ciało moje, to jest krew moja. Jak Kościół nazywa cudowną przemianę chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa? Kościół nazywa tę cudowną przemianę, która codziennie dokonuje się na ołtarzach, transubstancjacją, czyli przeistoczeniem. Kto udzielił tak wielkiej mocy słowom konsekracji? Tak wielkiej mocy słowom konsekracji udzielił nasz Pan Jezus Chrystus, który jest Bogiem Wszechmogącym. Czy należy oddawać cześć Przenajświętszemu Sakramentowi? Wszyscy powinni oddawać cześć Przenajświętszemu Sakramentowi, gdyż jest w Nim obecny sam Jezus Chrystus, prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie. Dlaczego Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament? Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament z trzech głównych powodów: aby był ofiarą nowego przymierza, aby był pokarmem dla naszych dusz oraz aby był wieczną pamiątką Jego męki i śmierci oraz cennym zadatkiem Jego miłości do nas i życia wiecznego. Czy Jezus Chrystus jest tak samo obecny w okruszynie hostii, jak i w całej hostii? Tak, Jezus Chrystus jest tak samo obecny zarówno w okruszynie hostii, jak i w całej hostii. Drodzy wierni, oto największy dar Bożej dobroci zostawiony Kościołowi po wsze czasy. W Nim, w Najświętszym Sakramencie, spełnia się najpełniej, najzupełniej obietnica Chrystusa Pana: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może. Ja, proch mizerny, przed Twą możnością z wojskiem aniołów klękam z radością. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, kocham serdecznie, pokłon oddaję. Cieszę się wielce z Twej boskiej chwały. Niech Ci się kłania z niebem świat cały. Dziękuję za to, żeś się zostawił w tym sakramencie, abyś nas zbawił. Za Twoje łaski tu wyświadczone odbieraj od nas serca skruszone. Dobroć Boża przejawia się między innymi w tym, że Pan Bóg w czasach zamętu powszechnego umożliwia katolickim kapłanom codzienne składanie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. I to miejsce, oratorium w klasycznym rozumieniu tego słowa,
a więc miejsce modlitwy, zostaje dzisiaj poświęcone, aby służyło składaniu Panu Bogu Najświętszej ofiary mszy świętej, przyjmowaniu chleba życia w komunii świętej, jednaniu dusz z Panem Bogiem przez dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź, słuchaniu katolickich pouczeń kapłana i wspólnej modlitwie. Przywołujemy dzisiaj opieki świętego Józefa, aby swoim skutecznym wstawiennictwem u Pana Boga chronił to miejsce i wypraszał nam obfite łaski do zachowania katolickiego kultu i katolickiej wiary w czasach coraz wyraźniejszego dyskryminowania, deptania i niszczenia tego, co katolickie w oficjalnych strukturach kościelnych. W tych trudnych i niepospolitych okolicznościach mamy dać świadectwo wiary za wzorem prawowitych papieży, biskupów i kapłanów, trzymając się wiernie katolickiego kultu, mszy świętej w rycie rzymskim i katolickiej wiary, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie. Garnijmy się do katolickiej mszy świętej, a komunię świętą przyjmujmy zawsze z sercem czystym, w stanie łaski uświęcającej, z sercem po katolicku wierzącym, z miłością, czcią i pokorą. Wrocław, jedno z pierwszych biskupstw polskich, tutaj sięgają początki wiary katolickiej na polskiej ziemi, zaznaczyli tutaj swoje dobroczynne działania między innymi święci, święty Jan Kapistran, święty Jacek, błogosławiony Czesław, święta Jadwiga Śląska. 15 lipca przypada rocznica śmierci, a raczej, jak mawia Kościół Święty, rocznica narodzin dla nieba błogosławionego Czesława, wyznawcy, kapłana, zakonnika, dominikanina, gorliwego krzewiciela wiary katolickiej. 20 lipca Kościół na polskiej ziemi oddaje cześć błogosławionemu Czesławowi. W dziele Tutelaris Silesiae znajdujemy słowa komentarza ojca Abrahama Stanisława Bzowskiego z 1608 roku. Czesław narodowości polskiej otrzymał w Rzymie habit zakonny z rąk świętego Dominika razem ze świętym Jackiem i zasłynął w Polsce, a szczególnie na Śląsku, wieloma znakami i cudami. On to właśnie około 1241 roku, kiedy nawała Tatarów grasowała po Polsce i Śląsku, znajdując się w grodzie sławetnego miasta Wrocławia, razem z innymi wierzącymi w Chrystusa, swoimi modlitwami wspaniale obronił miasto przed szaleństwem wrogów. Przy jego czcigodnym grobie, dotknięci różnymi chorobami, odzyskują na wezwanie jego imienia i dzięki jego zasługom zdrowie, dając przy tym w różnoraki sposób wyraz swojej wdzięczności. Śląsk zasłużył sobie u Boga na ten dar, by posiadać Czesława, chwalebnego wyznawcę Chrystusa. Nie można było dać Śląskowi nic bardziej miłego, potrzebnego i boskiego. Podobnie jak z oceanu, jak powiadają, wychodzi słońce, tak Czesław na kształt jaśniejącej gwiazdy przyszedł z Polski, aby zajaśnieć nie tylko nad Wrocławiem, ale nad całym Śląskiem. Swoim nieskalanym i niebiańskim życiem
pociągnął zagubionych ludzi do godziwych i dobrych obyczajów, uczciwych zaś i zacnych zagrzewał kazaniami. Swoimi modlitwami wyświadczył Wrocławowi wiele dobra. Jest on przykładem wszelkich cnót, zacnością swego życia i głoszeniem Ewangelii odwrócił od nieprawości i zbrodni niemało ludzi występnych i niegodziwych, a skłonił ich ku miłowaniu Chrystusa i gorliwości w pobożnym życiu. Wielu również pociągnął do życia zakonnego. Kiedy napominał, jego słowa tchnęły łagodnością, a kiedy sławił cnoty, z jego ust promieniowała wielka mądrość i dar wymowy. Stąd też nie tylko pracował skutecznie dla własnego zbawienia, ale również dzięki swoim słowom i przykładom dla zbawienia niemałej liczby innych ludzi. On jest heroldem zbawienia i świadkiem Chrystusa, tym, który dał świadectwo prawdzie. Jeżeli przystało zakonnikowi odznaczać się cnotą, dojrzałymi uczynkami i łaską z niebios, to wszystko znaleźć można u błogosławionego Czesława, który w rzeczy samej jest godny wielkiej sławy. Wszechpotężny Bóg nie przestaje go przyozdabiać wielkimi cudami, których z dnia na dzień przybywa coraz to więcej. Drodzy wierni, czytajmy codziennie żywoty świętych, przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. Czytajmy żywoty świętych. Pożytki z tej lektury będą rozliczne, a wśród nich poznawać będziemy coraz lepiej wiarę katolicką, poznawać będziemy coraz lepiej historię Kościoła w pięknym aspekcie wierności poszczególnych dusz. Będziemy zapalać się gorliwością i pragnieniem świętości. Zdobędziemy wiele pouczeń, jak bardziej kochać Boga i ludzi, jak lepiej się modlić i jak ewangelicznie układać swoje życie w jego rozlicznych okolicznościach. Mirabilis Deus in Sanctis Suis. Przedziwny jest Bóg w świętych swoich. Historia Sanctorum Magistra Vitae. Historia świętych nauczycielką życia. Katolik czyta, katolik kształci się chętnie. Czytajmy żywoty świętych, przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. Umocnieni darem Najświętszego Sakramentu, katolickiej mszy świętej w rycie rzymskim, umocnieni darem godnie przyjmowanej komunii świętej i umocnieni świadectwem świętych, dajmy i my świadectwo wierze katolickiej, jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie. I prośmy z ufnością Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, prośmy Matkę Bożą, Królową Polski i prośmy świętego Józefa i błogosławionego Czesława i wszystkich świętych pańskich, aby we Wrocławiu, na Śląsku i w całej Polsce i na całym świecie rozkwitły na nowo skarby miłego niebu katolickiego odwiecznego kultu, katolickiej nieskazitelnej doktryny i liczne owoce świętości w duszach wiernych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen.